Witajcie, dzisiaj w takich zaskakujących aurach pogodowych i pejzażach z tyłu. Jestem nad rzeką. Wiem, że słychać szum wody cały czas, no ale tego się nie da uniknąć. Dzisiaj chciałbym przeprowadzić kilka pojedynków. Mianowicie między rzeczownikiem Daman, mężczyzna, man, zaimek bezosobowy, męż, mężczyzn i Männchen, które niejako nawiązuje do man. Także zapraszam. Zauważyłem na lekcjach, wśród też waszych komentarzy i waszych pytań, mylicie mężczyznę, der Mann, z zaimkiem bezosobowym man. Mężczyzna, der Mann, ma oczywiście wielka litera, bo to rzeczownik, i podwójna N-ka na końcu. Der Mann, to jest mężczyzna, facet, istota z cojones. I od razu przypomnę, że liczba mnoga mężczyźni to są die Männer, Männer, a umlaut i końcówka er, die Männer. Natomiast wracając do man, czym się różni man i w czym są też podobne der Mann, mężczyzna, i zaimek bezosobowy man? Zacznijmy od podobieństw. Zarówno der Mann, jak i man to jest trzecia osoba liczby pojedynczej. Co to oznacza? Że jak odmieniacie czasownik, to macie der Mann ist, mężczyzna jest, i man ist, jest się. Der Mann geht, mężczyzna idzie, i man geht, idzie się. Czyli summa summarum jest ta sama odmiana czasownika, trzecia osoba liczby pojedynczej. To jest punkt wspólny tych dwóch słówek. Natomiast tak jak myślę, że der Mann, mężczyzna, tutaj nie ma co więcej dokładać informacji, to chyba jest jasne. Der Mann to jest ulubiona, lubiana, bardzo lubiana przez Niemców forma gramatyczna. Mann jest wśród zaimków er, sie, es. I tak jak się uczycie w szkołach i zawsze ten er, sie, es odmieniacie, moim skromnym zdaniem powinno tam być jeszcze czwarta pozycja, mianowicie man. Bo wszystkie one to jest trzecia osoba liczby pojedynczej. Trzecia osoba. Czyli on ma er hat, ona ma sie hat, ono ma es hat i ma się man hat. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby o tym wspomnieć. I ja to zwykle robię, na lekcjach wprowadzam man, mimo że nie wszyscy to rozumieją, ale wolę, żeby na początku dostali w ogóle informację o tym, że man istnieje. Bo niektórzy z was, nie mówię o widzach, a może częściowo też, może nawet nie mają pojęcia, że coś takiego istnieje jak man. Nie? Jest coś takiego i ono jest bardzo potrzebne. W jakich sytuacjach? Słuchajcie, porównałbym to lekko do polskiego. Man używa się wtedy, gdy musimy coś powiedzieć i nie chcemy nikogo w jakieś żadne buty włożyć. W sensie ani ty idziesz, ani ja idę, tylko się idzie. Na przykład mieszkacie gdzieś i macie taką informację, że do przystanku idzie się 10 minut. Idzie się. Po prostu taka, to jest informacja, rodzaj instrukcji, nie? Zu Haltestelle geht man 10 Minuten. Możecie rozpocząć to zdanie od man. Man geht zu Haltestelle 10 Minuten. Idzie się. Nie ja, nie ty. Ich gehe. Możecie powiedzieć tak. Du gehst. Możecie powiedzieć oczywiście, że tak. Ale Niemcy wolą formę man. Taką bezosobową, taką idzie się. Nie? Albo odległość między miejscowościami na przykład. Nie? Że patrząc na przykład z Krakowa jedzie się, nie wiem, jakimś tam Intercity, 3 godziny jedzie się do Poznania. Jedzie się 3 godziny do Poznania. Nie? Man fährt 3 Stunden nach Poznań. Man fährt.
No bo Fahren, trzecia osoba, tam jest przegłos, nie? Musicie dać Fährt. Man używany jest przy takich zwrotach instrukcyjnych, kiedy coś wyjaśniacie. Bierze się, man nimmt. Podpisuje się, man unterschreibt. Wypełnia się formularz, man füllt den Formular aus. Man füllt, bez ausfüllen, nie? Wypełniać. Czyli rozumiecie, man używamy do tego, żeby właśnie coś wyklarować komuś, że się bierze, naciska się, man drückt die Taste, naciska się przycisk, wkłada się filtr, myślę teraz o tym, o ekspresie do kawy, nie? Man legt, also mein oder man setzt einen Filter ein, nie? To jest einlegen albo einsetzen, nie wiem, który był czasownik lepszy. Do tego służy man, żeby coś wyjaśniać, że się robi, bierze, kupuje, dostaje się. Man bekommt, man kauft. W jakiejś tam sytuacji, kiedy wyjaśniamy jakieś procedury, jakieś czynności, jakieś kolejność wydarzeń. Do tego służy man, bardzo potrzebne. Natomiast zaznaczam, że man pojawia się w takich sytuacjach, w których nas to, Polaków, nas to bardzo zaskakuje. No, trochę mówię o sobie teraz, bo mnie to też zaskakiwało. Mianowicie, gdzieś w jakimś filmie, w jakimś serialu niemieckim było coś takiego, że jakieś dwie osoby się wiecie, jak to jest w galeriach, nie? Że spotykacie kogoś i prawdopodobnie spotkacie go za chwilę znowu, no bo przestrzeń jest zamknięta, te ścieżki są w miarę przewidywalne. Prawdopodobieństwo ponownego spotkania jest duże. I te osoby się spotkały raz i spotkały się drugi raz, nie? Po raz pierwszy się spotkały, przywitały się, cześć, cześć, jak się macie, tak dalej. Ale jak to w galerii, zrobili trzecie piętro, drugie, gdzieś tam sklep, patrzą, wychodzą ze sklepu, znowu widzą tą samą osobę, nie? Czy tam osoby. I jak zareagowały? Powiedziały tak, man trifft sich mal wieder, man trifft sich ja wieder. Man trifft sich, czyli spotyka się znowu, nie my, chociaż w kontekście takim naszym polskim, tak byśmy powiedzieli, o, znowu się spotykamy, tak byśmy powiedzieli, nie? Wir treffen uns ja wieder. Nie, tam padł man, nie? Man trifft sich ja wieder. Coś nieprzetłumaczalnego na polski, w nasze polskie warunki, nie? Ale tak to funkcjonuje. I to tyle w pojedynku man i man. Teraz przejdźmy do rzeczownika mensch. Mensch to jest człowiek. Die Menschen to są ludzie. Osobiście miałem onego czasu problem. Chyba to była wczesna, no, podstawówka, może łamane przez liceum. Było taki, troszeczkę mi się te mensch i man rozmywały, nie? Znaczeniowo. Gdzieś tam to podobieństwo między tymi dwoma rzeczownikami było na tyle mocne wtedy, wówczas we mnie, że jakoś to mi się jakoś rozlewało. Słuchajcie, żeby to skojarzyć, mensch, człowiek. I od mensch idzie man i frau. Bo myliłem często mensch, że mensch to jest mężczyzna. Tak mi się działo. Ale potem się jakoś to uspokoiło i takie skojarzenie, że mensch, wiecie, jako pięć drzewa, od którego odchodzą dwie, man i frau. Natomiast bardzo często, i to Menschen jako ludzie, nie? Die Menschen, ludzie. Często u was słyszę, zwłaszcza uczniów, no tylko uczniów, którzy mówią, czyli z którymi mam lekcje, nie mówicie Menschen, tylko mówicie Männchen. Naprawdę często to słyszę. Männchen, mówicie to miękko. Tak jakby tam było CH, a tam jest SCH, Menschen i jeszcze z E. Zwróćcie na to uwagę, jeżeli to nie robicie, to problem nie dotyczy was, to nie ma problemu. Jeżeli to robicie, to zastanówcie się, dlaczego to robicie. A, w sumie to jest co za pytanie, dlaczego to robicie, no tak po prostu robicie. Jak to wyjaśnić? Die Menschen, SCHE, a Männchen. Chodzi o to, że po pierwsze, no Männchen to jest źle, no bo to nie chodzi o ludzi. Po drugie, Männchen ma swoje znaczenie.
tak jak piszę teraz a umlaut i ch na końcu, to jest zdrobnienie od słowa man, od mężczyzna. Czyli co znaczyłoby der Männchen? Mężczyźnik? Nie, Männchen pojawia się w bajkach, w jakichś takich science fiction pozycjach jako ludzik, jako człowieczek mały, wiecie, taki jakiś, taka jak calineczka, nie? Jej przyszły mąż, Männchen. Ale to tylko w bardzo takich wyjątkowych, w taki skrawek, fragment znaczeń, nie? Które naprawdę potrzebujecie. Także nawet nie ma się co specjalnie na tym skupiać, na tym Männchen. Jest Menschen, są ludzie. Szy, takie mocne szy, jak Szymon, bardzo ładne imię zresztą. I ostatni rzeczownik, Menschen, ma swój odpowiednik, synonim, to są Leute, die Leute, ludzie, też ludzie. I teraz Menschen to jest bardzo oficjalne słowo i używane na co dzień, tak jak najbardziej. Leute natomiast ma takie znaczenie bardzo potoczne, w sensie jakaś ekipa, nie, idzie, nie, i młodzież, i oni się tam rozdzielili i wołamy tą grupę i mówimy: ej, Leute, kommt mal her, kommt mal her, chodźcie tutaj, Leute, takie, wiecie, takie ludziska, nie, ej, ludziska, chodźżeś, chodź, po sądzu byłoby chodźżeś, chodźcie żeś. O, wymyśliłem. W każdym razie jest Leute, ale nie używamy Leute, wiecie, Leute to nie jest rzeczownik na jakieś poważne wypowiedzi, nie, na forum klasy, już nie mówiąc gdzieś tam wyżej, nie, gdzieś tam, nie wiem, wśród jakichś spotkań, na spotkaniach jakichś oficjalnych, nie, Leute jest bardzo takie spoufałe, takie ludziska i takie, wiecie, klepanie po ramionach, nie, to jest takie Leute. Ich liebe euch Leute, nie? Kocham was ludzie, nie? Mówi jakiś kumpel do swoich przyjaciół po całonocnej imprezie rano w niedzielę na lekkim kacu. To jest to, Leute jest bardzo takie spoufałe, nie? Tak żebyście pamiętali. Reasumując, der Mensch, człowiek. Männchen, człowieczek, ludzik. Der Mann, mężczyzna. Mann, bezosobowo, zaimek bezosobowy. My to tłumaczymy jako się, nie? Man ist, jest się. Man geht, idzie się. Man kommt, przychodzi się. Co tam jeszcze było? Chyba wszystkie, nie? Dobra, dziękuję wam za uwagę. To byłoby wszystko na dzisiaj w tych aurach. Mam nadzieję, że to wam się podobało. Jest 6:30. Za chwilę jedę do sklepu niemieckiego kupić dzieciom bułki do przedszkola, a ja na lekcję. Dziękuję wam za uwagę i do... Aha, jeszcze w opisach, słuchajcie, jeżeli chcielibyście... Dużo rzeczy się pojawiło przez wakacje teraz, bo mam teraz wrzesień, nie? Mamy 8 września, dzisiaj to wam powiem szczerze, wtorek, i dużo się przez te wakacje wydarzyło. Mianowicie podcast zacząłem robić, czyli możliwość słuchania lekcji ze mną w formie audio. Nie? I to możecie słuchać, nie musicie mieć internetu, możecie sobie te pliki ściągnąć na komórkę. Taka opcja. I druga rzecz, która też się dosyć wydarzyła ciekawa, bo do tej pory wszystkie moje opcje chyba znacie tam. Quizlety, lekcje online, nie? I live'y. O, live'y jeszcze. Ale wracając do Facebooka, codziennie umieszczam zdania, słuchajcie, na Facebooku, które z różnych dziedzin, nie? Codziennie jest inna tematyka. Jedzenie, garderoba, relacje międzyludzkie, no przeróżne, nie? I codziennie wysyłam inny materiał, 6 zdań. Natomiast osoby, które nie mają Facebooka, otrzymują to mailem. Tylko muszą to, że tak powiem, zasugerować i powiedzieć, że to chcą. To jest to, taka opcja. Codziennie dostawać maila ze słówkami, ze zdaniami do nauki. Nieźle, nie? No właśnie u mnie. Po drugie, live'y. Mam 3 grupy live'owe. Nauka przez live, przez YouTube'a. 3 grupy tygodniowo na 3 poziomach, nie? Poziom LVA to jest dla początkujących, LVB dla średnio i LVC dla zaawansowanych.
LVB są w poniedziałki o 19, LVB w czwartki o 19 i LVC w środę o 20. Taka jest, takie rozłożenie tematyki. Też robimy tematy różne, na różnych poziomach i można w tych uczestniczyć i pisać na live. Ja Wam komentuję Wasze zdania, zlecam Wam zdania do tłumaczenia. Myślę, że taka fajna opcja nauki jest. Ten Quizlet to też taka aplikacja do nauki języka. Ja tam mam swoje zdania, buduję, udostępniam Wam te lekcje. Macie maila do mnie w opisie, chcecie zapytać, czego się dowiedzieć, to zapraszam. Dobra, dość, mi się faktycznie, śniadanie mi się spóźni, a dzieci muszą jeść. Weekenda müssen essen. Dobrze, dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie, do kolejnego vloga, trzymajcie się, hej.